można żyć bez sięgania pamięcią do historii, bez czerpania korzyści z jej wzorców, zważywszy, że historia jest nauczycielką życia. Odpowiedzi na te pytania chcielibyśmy udzielić, podejmując uchwałę o nadaniu parkowi nazwy Park Gminy w Mirejowie imienia Tadeusza Sawickiego, czcząc w ten sposób pamięć zmarłego, zasłużonego dyrektora Zakładu Przemysłu Owocowo-Warzywnego i zacnego mieszkańca Mirejowa, który w pobliżu tego parku pracował i zamieszkiwał. Mieszkańcy Mirejowa są dumni, że wśród nich żył i pracował człowiek niezwykły, człowiek o wielkim sercu, otwarty na potrzeby innych. Na zawsze pomnik został w pamięci wdzięcznych mieszkańców Mirejowa i okolic. Podjęcie uchwały jest więc ze wszech miar uzasadnione i zgodne z oczekiwaniem mirejowskiej społeczności. Uchwała z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie nadania nazwy parkowi gminy Mirejów. Rada Gminy Mirejów uchwala raz następuje. Paragraf pierwszy. Nadaje się parkowi gminnemu położonemu w miejscowości Mirejów Osada nazwę Park Gminny w Mirejowie imienia Tadeusza Sawickiego. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję za Pana większość. Kto jest przeciwny? Widzę, ktoś się wstrzymał. Także nie ma. Uchwała podjęta jednogłośnie. Prezes. Pozostał nam punkt odsłonięcia na tej momentowej w parku przy fontannie. Chciałabym Państwu bardzo serdecznie podziękować za tak sympatyczny gest, jakim było nadanie imienia parkowi, imienia naszego wuja. Z tego, co pamiętamy wszyscy, a więc i moja siostra, i mój brat, jeszcze jeden brat nieobecny, który mieszka w Łodzi, jest aktualnie chory, więc nie mógł przybyć na tę uroczystość. Wujek rzeczywiście, jak to mówiliśmy, miał lekkiego bika na punkcie Mirejowa. Chciał, żeby to była miejscowość najpiękniejsza możliwie, prawda? Najlepiej wyposażona, żeby była taką miejscowością wzorcową. Myślę, że z tego, co pamiętamy, chociaż byliśmy wtedy sporo młodsi, robił wszystko, co możliwe, żeby tego dzieła dokonać. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy za taką uchwałę. Dziękuję. Serdecznie. Cieszę się ogromnie, że jesteście Państwo z nami, że utożsamiacie się z Państwo odjęcia tego, jaka przed chwilą była podjęta, bowiem niespełna godzinę temu Rada Gminy Mirejów, by uczcić pamięć człowieka wielce zasłużonego dla Mirejowa, podjęła uchwałę w sprawie nadania parkowi, w którym się znajdujemy, nazwę Park Gminny w Mirejowie imienia Tadeusza Sawickiego. Za chwilę odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa, by wydarzenie to uchwalić, by ciągle przypominać człowieka, który przez lata był i nadal jest dla mieszkańców Mirejowa i okolic autorytetem. O odsłonięcie tablicy pamiątkowej proszę pana Adama Skrabutę, przewodniczącego Rady Gminy Mirejów, pana wójta gminy Mirejów, pana Tomasza Surysia i członka rodziny dyrektora Sawickiego, panią Annę Kozak.
Państwa, wiele wątpliwości towarzyszyło podjęciu tej inicjatywy, za którą będę dziękował poszczególnym osobom, może w ostatniej części mojej wypowiedzi. Wątpliwości absolutnie nie dotyczących postaci dyrektora i niech ta chwila, czy ten moment, czy ta dzisiejsza uroczystość podniosła, zapoczątkuje taką drogę naszą, abyśmy tę poprzeczkę, którą nieodżałowany dyrektor nam tutaj wysoko postawił, abyśmy idąc tą drogą poprzez pracę, mozą, zrozumienie szli, abyśmy po prostu ten sukces na miarę przynajmniej części tego sukcesu z lat poprzednich, lat świetności Milojowa osiągnęli. Niewielu doczekało dzisiejszych czasów. Minęło lat 40 kilka od tamtych, od śmierci pana dyrektora, a tutaj pracował, przypominam, 11 lat. Chciałem wszystkim współpracownikom, którzy zdali osobiście i nie tylko mieli okazję w pracy wspólnej, podziękować za to, że do tej inicjatywy naszej się przyczynili. Kochani, nasza uroczystość dobiega końca. W imieniu organizatorów bardzo serdecznie za udział w niej dziękuję. Wyrażam nadzieję, a zarazem przekonanie, że dzisiejszy dzień na trwale wpisze się w historię Milejowa i przyczyni się do budowania i utrwalania naszej milejowskiej tożsamości. Dzisiejszą uroczystość zakończę słowami noblistki, znakomitej noblistki Wisławy Szymborskiej, które brzmią: umarłych pamięć dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci. Dziękuję za uwagę. Będę raz pytał, żeby mi dało.